Restauracja Kuchnia Smaku Wełku. Dobrze, Kuźnia Smaku. Kuchnia, kuźnia. Co tu jest? Pierś soczysta z kurczaka. Owijana w boczku. Owijana w czymś tam. Cztery kartofelki i pół. Kluski śląskie. Nie, kartofle. A ty co masz? Babka z ryżu i... A to ja mam pierś kurczaka owijaną boczkiem ze szpinakiem i sosem. Czyli pierś kurczak, z kurczaka owijana boczkiem ze szpinakiem. Jeszcze na surówki czekamy. Czekamy na surówki. Okay. Wypiliśmy po jednym Heinekenie. Nawet dobrze wchodzi dzisiaj przy takiej pogodzie. Na pewno warto tutaj zamówić Heineken, bo mają już czarne. Czarne, nie kormorany, tylko czarne parasole. I to wszystko w restauracji Kuźnia Smaku Wełku. Ostatni dzień Wełku, także warto poszaleć. No, aż się zrobię. Surówki do obiadu są, tak? Zaraz będą. Nie marudaskuj. Kuźnia Smaku Wełku, połowa posiłku. Soczysta pierś z kurczaka. Kurczaka całkiem przyzwoita. Smakuje? Smakuje. Kubka z ryżu znika ze szpinakiem. Doszły surówki, doszła druga butelka Heinekena, chociaż Holendrzy przegrali. Z kimś tam zapomniałem, z kimś chyba z Argentyną. Czyli soczysta pierś kurczaka, dużo warzywek i ziemniaczki, puree. Jak w wojsku kiedyś, za starych dobrych czasów. To ja miałam taki jelon. Ostatni taki podawali. Nic, trzeba się zabierać do roboty, czyli do jedzenia. Kuźnia Smaku Wełku przy samym jeziorku na promenadzie. Możesz mi wierzyć czy nie, soczystą pierś kurczaka z pięcioma kulkami pire i czterema kulkami pire i warzywkami zjadłem. Pozostało mi tylko dopić Heinekena. Smakowało. Trochę dietetycznie, ale nie marudaskujemy. I tak jak jestem gruby, to znają się, wiedzą, że trzeba turystę odchudzić trochę. Ale generalnie zero zastrzeżeń. Na razie ponarzekam na małą porcję, a potem będę się cieszył, że jednak była mała, bo przez tydzień tutaj 2 kilo do przodu. Na dzień dobry. Chowam ci wagę. Nie chowaj wagi. Znowu 100 km do przebiegnięcia, żeby stracić. I znowu będziesz na mnie krzyczał jak zwykle, że gruby jest moja wina. Dobra, ostatnia focia. Kuźnia Smaku Wełku. Jak masz ochotę na dobre żarcie, to mogę cię tylko tutaj zaprosić. Heineken 10 zł za pół litra. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia i dzisiaj jest 11 lipca 2014 roku. O kurde, w niedzielę akurat nie. Jeszcze raz widok na jezioro Ełckie.